Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z WRC. Nie przedłużając, odpalamy i lecimy sobie z kolejnym stage'em z Francji, ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, standardowo naprawmy sobie coś, czyli tak, hamulce, koła i zdaje się, że to byłoby na tyle. No i co? Co mogę powiedzieć, moi drodzy? Mam nadzieję, że seria wam się jako tako podoba, podciągnięta pod może niecałkowicie już retro klasyki, bo powiedzmy sobie szczerze, jeszcze te niektóre gry z PlayStation 2 nie są aż tak bardzo stare, natomiast no to są już takie gierki kultowe. Warto sobie przypomnieć co i jak. Dobra, nie pitoląc, lecimy z kolejnym stage'em, stage 5 chyba, no niestety w deszczu. No zobaczymy jak to pójdzie. Thank you.
No, całkiem, nie powiem, nie najgorzej to wyszło. Także prowadzimy sobie dalej. Czekajcie, jak to była hatendy, bo troszkę dawno nie grałem, znowu lekka przerwa w nagrywaniu. Teraz oczywiście staram się raczej nagrywać na bieżąco, gdyż nie mam czasu, by nagrywać na zapas. W każdym bądź razie prowadzimy z taką przewagą, nie aż tak dużą znowu, bo jeżeli jakiś tam odcinek źle wejdzie, jakiś stage, no to możemy stracić prowadzenie. Natomiast teraz będzie czwarta trasa, 6 km, czyli taka dosyć krótka, ale w tej serii WRC jest o tyle fajnie względem oczywiście Evolved, czy to się nazywa Evolved, WRC Evolved, że tutaj jednak te trasy są troszkę dłuższe, ogólnie te rajdy są jakby dłuższe, także szkoda, że rezygnowali w tych następnych, ale to sobie kiedyś tam zobaczycie na moim kanale, gdy już dojdziemy do ostatniej części WRC, którą wydano na PlayStation 2. Moim drodzy, za niedługo będzie również poskładany komputer. Części tutaj co miesiąc na bieżąco sobie kupuję, więc już niedługo będę miał takie, powiedzmy, swoje wymarzone stanowisko do grania, montowania filmu. Oczywiście jestem dość skromny i no, nie będzie to komputer nie wiadomo jak bardzo zajebisty, ale dla mnie myślę, że wystarczy. Tym bardziej, że ja zdecydowanie jestem konsolowcem, więc no, sami wiecie, PC u mnie nie odgrywa tak dużej roli jak konsole. To było właściwie na tyle. Teraz może skupię się, by tutaj jakoś ugrać, bo już pierwszy pomiar był i no niestety nie udało się przejechać perfekcyjnie tego odcinka. Dobra, uciszam się i jedziemy. To był właśnie, moi drodzy, pokaz umiejętności, jak nie grać w WRC. No trudno, tutaj przegraliśmy dość sporo.
Traciliśmy do pierwszego miejsca. Mam nadzieję, że to, znaczy, raczej to nie, jakby to powiedzieć, nie będzie miało aż tak dużego chyba wpływu na moją pozycję, zresztą zaraz zobaczymy. Nie, natomiast no, osoba na drugim miejscu, czyli Panizzi, odrobił dość sporo, także jeden błąd, moi drodzy, można stracić oczywiście wszystko, jeżeli się po prostu, że tak powiem, nie postara, tak, i zawali się jakiś jeden odcinek, jakąś jedną trasę. Moi drodzy, w następnym odcinku zobaczycie sobie stage 5 oraz stage 6. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, także hej, hej, papa, trzymajcie się cieplutko.